Pierwszy pojedynek grup popołudniowych, grupa 26, no i od razu zawodnicy, no, ogólnie rzecz ujmując, ze Śląska, walka o rozbicie. Dariusz Kidawa, Falcon Sosnowiec kontra Radosław Chryciuk, dziewiątka Wałbrzych. No i zawodnik Sosnowca popisał się lepszym wyścigiem i to on będzie rozbijał. A ja tu mam pewną wątpliwość. Już tych wątpliwości nie mam, dlatego już za chwilę Dariusz Kidawa ustawi sobie trójkąt, za chwilę też rozbije i będziemy wiedzieli nieco więcej na temat tego, jak dysponowani są obaj dżentelmeni na stole telewizyjnym. Gdzie rozpiska grup 25-32? No zaraz ta rozpiska powinna się pojawić w internecie, także proszę o cierpliwość. Jest Bila w środkowej łuzie, no biała troszeczkę bez kontroli i też w kierunku kieszeni zatrzymuje się na kancie. Widzimy powtórkę. Dariusz Kidawa, siódme miejsce w eliminacjach w Sosnowcu. Raz udało się wdrapać na podium. Ciekaw jestem jego dotychczasowych starań, jeżeli chodzi o mistrzostwa Polski amatorów. Przed rokiem debiut i dwa zwycięstwa, w tym roku to jego pierwszy mecz. No i zaraz zobaczymy, czy udało się jakieś postępy poczynić względem ubiegłorocznych zmagań. Dwa zwycięstwa, no to nie jest jakiś tam rekordowy wynik. No i pierwsze koty za płoty, pierwsze zagranie niecelne, dziewiątka Wałbrzych, a więc Robert Radosław, oczywiście Chryciuk. Czwarte miejsce, dwa razy na podium w Wałbrzychu. I to jest jego debiut w Mistrzostwach Polski Amatorów. A kto jeszcze w tej grupie? Robert Lech, Bartosz Milej, Radosław Pacyński i Łukasz Przybysz. Strzelam, być może Państwo się nie zgodzą. A, jeszcze Milan Kendra oczywiście. Martin Kendra. Milan Kendra. Pomyłka moja. W każdym razie strzelam, że z tej grupy wyjdą Łukasz Przybysz i Robert Lech. Zobaczymy. Być może któryś z panów oczaruje nas do tego stopnia, że te typy trzeba będzie zmienić. Póki co przyjrzyjmy się temu, co mają do zaoferowania. Teraz kombinację będzie chciał zagrywać Chryciuk. Tak przynajmniej mi się wydaje. Po stokroć bez sensu. Zobaczmy powtórkę, jeśli to się uda. Czemu to miało służyć? Nie mam bladego pojęcia. No i teraz kombinacja chyba. Nie, jednak bezpośrednio, ładnie teraz, dużo dolnej rotacji. Zagrywa połówki Dariusz Kidawa. Teraz te grupy w opinii osób, które już widziały zestawienia, wydają się ciekawsze. Faktycznie kilku dobrych zawodników, wielu potencjalnych faworytów, m.in. Tomasz Bąk, Jakub Krygiel, Jan Miernowski. Teraz próba sejfa, tylko nie do końca udana. I Radosław Chryciuk. Jest pierwsze skuteczne wbicie. No tych faworytów w tych popołudniowych dzisiejszych grupach jeszcze co najmniej kilku jest. Oczywiście to jest rzecz gustu, bo w przypadku Mistrzostw Polski Amatorów możemy zaledwie wróżyć z fusów, wskazując na potencjalnych zwycięzców całego turnieju. Dlatego ja przytoczyłem tylko przykładowe nazwiska, nikomu niczego nie ujmując, ani nie starając się też nikomu przydać. No i teraz jeżeli ta siódemka idzie, no to dobrze, jeżeli nie, to trochę pechowo by się okazało, jednak szła. Ej, szóstka, jedynka, czwórka, jest dobra pozycja do szóstki, teraz tylko przydałoby się miękkie, delikatne zagranie. Ani ono miękkie, ani delikatne, ale co najważniejsze, skuteczne.
Czyli zdaje się, że też będziemy mogli w międzyczasie powoli podsumowywać się wcześniejsze dzisiejsze grupy. Chociaż zdaje się, że kilka pojedynków jeszcze trwa teraz, natomiast będzie znowu próbował jakiegoś dubla Radosław Chryciuk i tym razem brakło stosunkowo niewiele. I zobaczymy, na co stać Dariusza Kidawa w tej sytuacji. Jeszcze nie mamy kompletów zwycięstw, tak przynajmniej się wydaje. Nie ma wbicia, nie ma sejfa, szansa dla Radosława Chryciuka. Tymiński, Szweda. Taki mecz trwa. Ale proszę bardzo, Krzysztof Tymiński, który dla wielu był faworytem, jednym z kilku oczywiście, nie awansuje do fazy pucharowej. Także mecz w zasadzie o nic. No jest, udało się tutaj dość szczęśliwie znaleźć pozycję do czarnej kuli. No i Radosław Chryciuk przed szansą na 1-0. No na tę szansę będzie musiał jeszcze troszeczkę poczekać. I Dariusz Kidawa. Dariusz Kidawa, który przed rokiem już próbował swoich sił w Mistrzostwach Polski Amatorów. No teraz skutecznie. Grupa 19. Czy tu się coś może jeszcze zmienić? Zdecydowanie nie, a więc wychodzą Menderek i Pigla. Tymczasem dobrze, powoli, bez zbędnego pośpiechu, bez zbytniej siły włożonej w zagrania Dariusz Kidawa rozwiązuje ten układ. No i teraz trzeba by mieć ciutko, jednak inaczej zadecydował, bał się grać w dolnej rotacji, chciał podepchnąć sobie piętnastkę, efekt jest taki, że dziesiątka nie wpadła, ale Radosław Chryciuk ma sejfa. Czy uda się uniknąć faulu? No nie. No zdaje się. Zobaczmy może lewą kamerę przez chwilę. To jest prawa. To jest środkowa. I to jest lewa. Niech będzie to wyraz zaangażowania kibiców Falconu w ten pojedynek. Oczywiście za chwilę postaramy się usunąć czynnik maskujący. No i nie ma natomiast tutaj dobrego kąta. Oj, zerwany, bardzo zerwany ten strzał, chociaż udaje się za jego pośrednictwem, za jego pomocą wypracować dobrą pozycję. I Dariusz Kidawa prowadzi 1-0. Tym razem rozbicie Radosława Chryciuka. No i tak wiele się tutaj wydarzyło, ale chyba nic do łzy nie zechciało wpaść. Zobaczymy powtórkę. Grupa 20. No tutaj ciekawe. Jedną partią Łukasz Borys okazał się lepszy od Macieja Trudnowskiego w walce o drugie miejsce. No cóż, na czwartym miejscu Adam Ściga, który tak dobrze się zapowiadał, on przegrał z kolei dwiema partiami. Ciekawa sytuacja była w tej grupie. Tymczasem Dariusz Kidawa przed kolejną szansą. No ma te połówki do grania. Dobry, dobry układ dla niego. Lasota i Wójciak wyszli z grupy 21.
I czy teraz sprawa się troszeczkę nie skomplikowała? Chyba nie, chyba jeszcze ma tutaj coś w odwodzie. Tak jest, jedenastkę. No i może zaprezentuje nam Dariusz Kidawa partię z kija, chociaż no, potencjalny problem będzie z tą połówką najniżej na stole. Trwają jeszcze trzy pojedynki w grupie 23. I to są bardzo ważne pojedynki, bo Łupiński, Pakuła i Peret mają szansę na wyjście. Łupiński gra z Peretem, Pakuła gra z Delinowskim. No i raczej Pakuła, patrząc po tabeli, powinien wygrać i awansować. Tymczasem znikają te kule po zagraniach Dariusza Kidawy. Zobaczmy powtórkę. Ładny teraz dubel. No ale jak tutaj rozwiązać? Może prawa kamera nam pokaże, co się dzieje tutaj, jeżeli chodzi o dwunastkę. No cóż, trudno powiedzieć, czy można tędy zagrywać. To po co znowu w taki sposób? Próba Massé, jeszcze troszeczkę przecięty ten strzał, za dużo tej rotacji. No i Radosław Chryciuk wraca do stołu. Spory komfort wyboru, no i niech będzie to dla nas taka szansa, żeby poznać grę Radosława Chryciuka. Na razie pewnie na stopa. I z grupy 24 Łozowicki, który popisał się nam podejściem i kijem. Teraz ładnie, teraz dobre wbicie i uwolniona szóstka. I Guzowski. Zobaczmy jeszcze raz zagranie Chryciuka. Zatem już sporo wiemy na temat tego, kto wychodzi z grup porannych dzisiaj. Teraz chyba troszeczkę zabrakło czegoś, prawdopodobnie dolnej rotacji. No ale cały czas trójka do zagrania, tyle tylko, że to już trzeba będzie chyba troszeczkę szczęścia, by mimo wszystko skontrolować białą. No powiedzmy, że to szczęście dopisuje i to w nadmiarze. To się mogło skończyć na kilkadziesiąt sposobów, z czego może ze dwa byłyby korzystne. I znów źle, tak troszeczkę chyba. Próbuję grać wbrew swoim umiejętnościom Radosław Chryciuk. Do tej pory dopisywało szczęście, ale teraz. No cóż, szczęście przestało się uśmiechać i trzeba będzie szukać dubla. I to prawdopodobnie jeszcze z intensywną dolną rotacją, by szukać pozycji do dwójki. Ewentualnie safe. Można by tutaj ładnie po brązowej kuli odprowadzić białą gdzieś w okolice narożnej górnej kieszeni, ale to będzie próba dubla. Prosty ten dubel się wydaje i tak kapitalnie o to właśnie chodziło. Ładne w obrazku, może nie najtrudniejsze w wykonaniu, ale efekt liczy się. I to efekt rozgrzesza każde zagranie. O ile oczywiście ten efekt jest pożądany. No i już ósemka na 1 do 0, na 1 do 1 oczywiście. A więc mamy remis. Sponsorem relacji jest firma Brześć, producent pieczywa cukierniczego. Na relację zaprasza Mac Marketing, dystrybutor zestawów bilardowych. Jeden do jednego. I teraz znowu Dariusz Kidawa, ten powiedzmy minimalnie bardziej doświadczony spośród zawodników na stole
telewizyjnym, bardziej doświadczonym, bowiem mający jeden start więcej w Mistrzostwach Polski Amatorów. Widzimy powtórkę rozbicia. No i zastanawia się teraz Radosław Chryciuk. No to jest takie częste, no może nie częste, ale dość schematyczna sytuacja, kiedy po rozbiciu w ósemkę na Mistrzostwach Polski Amatorów Biała spoczywa gdzieś poniżej pola trójkąta, najczęściej pod bandą. Teraz kombinacja. Trzeba wierzyć, że padła tutaj deklaracja, raczej nie ma powodów, by to kontestować. No i pełny będzie zagrywał Chryciuk. Czwórka jest tutaj problematyczna. Chyba z szóstką też może być minimalny problem. No nie boi się grać przez cały stół kul, wysyłać białych w długie podróże. Oczywiście pytanie, ile w tym wszystkim kontroli, ile szczęścia dopisuje. No tutaj można było sobie pozwolić na takie zagranie, bo układ jest dość otwarty, zwłaszcza na górnej połowie stołu. Teraz do piątki. I myli się Radosław Chryciuk. Troszeczkę to trwa, ale szuka odpowiedniej koncepcji Radosław Chryciuk. On zagrywa bile pełne, a więc jak możemy sobie wyobrazić, patrząc na układ kul na stole, decyzja przed nim co najmniej niełatwa. Dużo zamieszania, no i oprócz huku kul efektu żadnego. I teraz Dariusz Kidawa delikatnie, subtelnie, no i świetny kącik sobie zostawia na dziesiątce. On może pomóc uwolnić trzynastkę. W mojej opinii bardzo dobrze teraz, chociaż nie spieszy się chyba jednak. Zastanawiam się tylko, dlaczego w dół biały mierzył Kidawa. Być może to wpłynęło na przecięcie kuli. Teraz natomiast Chryciuk bardzo mocno. Zdaje się, że szukał możliwości wykorzystania do maksimum kąta i znowu będzie chciał zagrać dubel. Jeden już się udał, ten też wygląda obiecująco, ale jednak na obiecującym wyglądzie się skończy.
No, taki błąd już dzisiaj widzieliśmy. Wcześniej zadecydował o tym, że mecz zakończył się porażką jednego z zawodników. No i Chryciuk, który debiutuje w tym sezonie w Mistrzostwach Polski Amatorów, przed szansą na drugi punkt. Ósemka będzie tutaj chyba problematyczna, no może za chwilę się o tym przekonamy. To miało być bardzo mocne cofnięcie. Wyszło zagranie na stopa i biała wyklepała. No cóż, trzeba mierzyć siły jednak na zamiary. I teraz bardzo dobrze. Zobaczmy może tak szybko lewą kamerą, jak wygląda sytuacja połówki i czarnej. Czternastka chyba nie przechodzi, czarna tym bardziej. Wróćmy może, albo zostawmy tutaj. Zobaczmy, jak to będzie z tej perspektywy wyglądało. Duży błąd. No i teraz Kidawa na siłę próbował rozbijać ósemkę. Zahaczenie czarnej kuli od góry byłoby bardzo dobre. Biała zostałaby mniej więcej na lewej połowie stołu. A czternastka uwolniłaby się od czarnej bieli, to było świetne zagranie, tyle tylko, że brakło. No i znowu dubel, tym razem skutecznie. Może szkoda czasu na powtórkę, teraz będzie ciekawsze zagranie. Zastanawiam się, z czego kapkę ma Radosław Chryciuk przy kiju, bo chyba z tytanu, skoro jeszcze to wytrzymuje. I teraz dużo szczęścia, ale zobaczmy koniecznie powtórkę. Proszę zwrócić uwagę. Popatrzył, czy pomyślał, tego nie wiemy, mocno huknął. No i niewykluczone, że jeszcze jest ta ósemka do zagrania. No nie przebiera tutaj w zagraniach Radosław Chryciuk. A tymczasem dla odmiany i zrównoważenia spokojnie Dariusz Kidawa, tyle tylko, że no nie najlepiej teraz pozycjonuje do czternastki. Czy będzie ją ścinał do narożnej, do środkowej kieszeni, czy może jakiś dubel, a może save? To zdaje się była próba wbijania. No i co, nie wyobrażam sobie, by tutaj za chwilę nie padła deklaracja dubla. Pytanie tylko gdzie, w jakich okolicznościach. No proszę bardzo, jednak jakaś refleksja. Coś tutaj zastanawia głęboko Radosława Chryciuka. Jest już koncepcja dubla. Pytanie tylko, czy znowu z całej siły, czy jednak pomyśli o tym, by zadbać, by biała została na dolnej połowie stołu. No, można było zagrać lżej jak najbardziej. Można było przede wszystkim zastosować jakąś rotację, która zatrzymałaby białą kulę poniżej środkowej osi stołu, jeszcze niżej. A tymczasem przed Dariuszem Kidawą otwiera się szansa na wbijanie tej czternastki. Pozycja dobra, ale dla Radosława Chryciuka z dziewiątki Wałbrzych. A więc 2-1 dla zawodnika z Wałbrzycha. Dominik, ty coś kiepsko dziś wyglądasz. Daj dzienniczek, napiszę ci zwolnienie z WF-u. Lepiej mi wypisz zwolnienie z matematyki. A dlaczego z matematyki? A dlaczego z WF-u?
Drodzy rodzice, nie zwalniajcie dzieci z WF-u. Trochę ruchu jest tak samo ważne dla ich właściwego rozwoju jak polski czy matematyka. Troszeczkę bez kontroli, ale zdaje się, że cały czas ma szansę Radosław Chryciuk. Tyle tylko, że no sam jestem ciekaw, jak tu pozycjonować Nabilę Czarną. Ta kieszeń, do której najłatwiej byłoby adresować ósemkę, jest zamknięta przez bilę brązową. I chyba nie ma bezpośredniego dostępu, chociaż wydawało mi się, że był. Ja nie wiem, czy to konieczne. Kapitalnie to zagrał Radosław Chryciuk i jeszcze pozycja do ósemki. Zobaczmy to jeszcze raz. No wyciągnął to z kapelusza. I proszę bardzo, jeszcze jest szansa na zagrywanie czarnej kuli. No cóż, dobre te duble wychodziły, ale i tak mimo wszystko wydaje mi się, że sporo w tym wszystkim czynnika losowego. W każdym razie zobaczymy. Jeżeli wbija ósemkę, no to powiedzmy, że można mu wierzyć i zostaje czarna kula na stole. Ale szczęśliwie, proszę zobaczyć, udało się wybić siódemkę, a więc Kidawa będzie miał problem. Próba odstawnej. No i chyba się udało. Tylko podobno niedawno wbił
Radosław Chryciuk, no tutaj by się prosiło o skok, teraz też będzie wbijał, co należy rozumieć poprzez wyjmowanie kul ze stołu. Bez łuzu oczywiście. No i będzie próba wbicia. Tym razem jednak faul. No i raczej trudno wyobrazić sobie, by Dariusz Kidawa nie zdobył punktu na 2-2. No i ósemka już teraz na decydującą partię przed nim. A więc o wszystkim zadecyduje partia numer 5. Poczuj przyjemność podróżowania z biurem Why Not Holidays. Oferty tylko sprawdzonych i rzetelnych organizatorów. Gwarancja bezpieczeństwa i najniższej ceny. Bon zakupowy gratis. Sprawdź na www.whynotholidays.pl. Ostatnia decydująca partia rozbijać będzie Dariusz Kidawa. No i tak chwilę mając przejrzałem pozostałe grupy. O tym może za chwilę. Jednak nieskutecznie, no to zobaczmy co w tych grupach. No grupa 29, absolutnie grupa śmierci. Maciej Augustik, Jakub Krygiel, Sebastian Piotrowski, Szymon Sadlik, Tomasz Bąk, Marek Kucisz, Adrian Komycz. No zwłaszcza te nazwiska wymienione w pierwszej kolejności zdają się stanowić o sile tej grupy, ale niewykluczone, że tutaj doczekamy się jakichś niespodzianek. Grupa 30. Też całkiem niezła. Golden. Pierzchalski. Grupa 31. Tu już zdaje się jakieś wyniki. Nie, Jakubcewicz, Pańczak, Idzik. No zobaczymy, zobaczymy co tutaj się będzie działo. Na razie nieskutecznie Radosław Chryciuk. No i szansa przed Dariuszem Kidawą. No ale też nie wykorzystano. Na pewno żaden z tych dżentelmenów nie będzie się spieszył, chociaż z drugiej strony jest to drugi mecz. To jest dopiero pierwszy mecz dla każdego z nich. Ale jednak należy mieć na uwadze, że w takich meczach właśnie zdobywa się punkty. W zasadzie w każdym meczu 3 punkty są na wagę złota. No i nie może być inaczej także tym razem. No, patrząc choćby po zestawieniach z wcześniejszych grup, to naprawdę czasem jedna partia decyduje o tym, może na dzisiejszych czy też wczorajszych zmaganiach kończy się udział w Mistrzostwach Polski Amatorów.
Jest na powrót przy stole Kidawa. Czyżby tutaj kombinacja jakaś? Nie. Bezpośrednio, ale chyba nie. Jest całkiem dobrze. Jest do dziewiątki, no tylko pytanie, co zrobić z jedenastką, co zrobić, zdaje się, trzynastką. Czy też dwunastką, na razie zdaje się niemalże nie widzieć tych kul Kidawa. No i teraz, czy tutaj idzie kombinacja? Zobaczmy może prawą kamerą. Nie mierzy kombinacji, ale idzie ta kombinacja. Prosty wózek ustawiony. Zupełnie niezrozumiała dla mnie decyzja. Teraz błąd natomiast Radosława Chryciuka. No i popatrzmy, jeżeli teraz udałoby się skutecznie zagrać, może nawet próbować odsunąć troszeczkę tą szóstkę za pomocą czternastki, no to zrobi się miejsce dla Billy z czerwonym paskiem. Jednak bezpośrednio, czyli może jest tam cały czas to miejsce dla jedenastki. Sporo prawej rotacji. No i teraz zobaczymy. Wydaje mi się, że albo dla jedenastki, albo dla, na pewno dla ósemki nie będzie tam miejsca w tej kieszeni. Chyba, że teraz jakoś się zmieni położenie. No to nas czeka chyba kilka ładnych minut gry taktycznej. Zdarzył się dzisiaj jeden taki przypadek, że sędzia nakazał wznowić partię, bo z uwagi na układ kul na stole żaden z zawodników nie dążył do jej rozstrzygnięcia. No to jest taki przepis prawny, tam odbyła się konsyliacyjna konsultacja, taka tautologia ładna, w efekcie której decyzja została podjęta. No i niewesołe teraz położenie Radosława Chryciuka. Tutaj wypadałoby raczej szukać sejfa, bo temu sytuacja sprzyja. Można oczywiście w jego stylu tak nieco mocniej, wbijając pomarańczową kulę, czy też to jest bila czerwona, chyba nawet różowa. No w każdym razie zapewniam Państwa, że rozdzielczość monitora, na którym to oglądam, właściwie może nie rozdzielczość, tylko gama kolorów, pozwalają na domysły, nie pozwala nam się to w każdym razie nudzić. Już naprawdę dużą złośliwością jest, kiedy obok siebie stoją różowa, pomarańczowa i czerwona, a zielonej to już nie daj Boże. W każdym razie chyba nawet nie ma wątpliwości. Dariusz Kidawa będzie zagrywał od bandy. To wygląda całkiem obiecująco. Kapitalnie teraz zagrał Dariusz Kidawa. Zobaczmy powtórkę. No i teraz co udało się zrobić z tej ósemki? Ósemka w buzia, więc Dariusz Kidawa, co widzimy na powtórce, wygrywa swój premierowy mecz w tym sezonie na Mistrzostwach Polski Amatorów. Do usłyszenia.